Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam Was do tego, abyście skorzystali z linków w opisie tego materiału. Dzięki temu będziecie mogli dołączyć do moich mediów społecznościowych, wesprzeć mnie, ewentualnie nawiązać ze mną współpracę, jeżeli działacie w komiksie. A dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję Hiena. Jest to album, komiks. Możemy sobie go na różne sposoby zinterpretować, gdyż Rafał Tomczak, czyli po prostu inaczej zwany Otoczakiem, Otoczak, jest to undergroundowy, bym już chyba powiedział, twórca zarówno zinów, jak i wielu, wręcz ogromnych ilości komiksów i wszelkiej maści treści związanych właśnie z komiksowymi klimatami. Pozycja Hiena jest właśnie najnowszym jego, w cudzysłowie, wydanym tak dziełem przez Komiks Dnia, który za to odpowiada. I gdybyście chcieli dowiedzieć się czegoś więcej, na moim kanale znajdziecie choćby nawet materiał z MFKiG z tego roku, gdzie właśnie jest długa rozmowa z nim, gdzie poznajemy zarówno jego, to co siedzi w głowie Otoczaka, oraz innych historii związanych niekoniecznie z komiksem, ale z jego twórczością. Przede wszystkim Bibułka. To jest chyba taki najbardziej kojarzony i wspominany właśnie w tym materiale jego komiks, gdzie możemy powiedzieć, że tak, zdecydowanie był to komiks. Gdyż Otoczak, jak się na niego mówi, no często ma, jak to wspominał sam w swojej głowie, coś, co nie daje mu, ja to sobie interpretuję na swój sposób, nie daje mu możliwości kreowania historii na zaś, tylko robi to na bieżąco, nie zastanawia się, jak fabuła będzie wyglądała za jakiś czas, tylko to, co jest teraz i w tym miejscu. I powiem szczerze, że Hiena w pewnym sensie taka właśnie jest. Miękka oprawa, powiększony format, prezentuje się w sposób następująco. Cena okładkowa to 100 zł, natomiast w zestawie jest właśnie nietypowy bonus. Jest to dosłownie, tak jak widzicie, kaseta magnetofonowa. Kto by pomyślał, prawda? Kaseta magnetofonowa z muzyką. Ciekawostką dodatkową, którą dla Was mogę tutaj wspomnieć, jest to, że ja mam tą wersję czarną, z czarną kasetą, ale możecie uwierzyć lub nie, jest tego znacznie, znacznie więcej. Czyli mamy, o ile dobrze pamiętam, kolor czerwony, niebieski, zielony, miętowy, jakiś taki pistacjowy, nie wiem jak to nazwać, żółty chyba. Tych kolorów jest 7 czy 8, także powiem szczerze, dość ciekawa forma wydawania właśnie komiksów, albumów. Ja nie pamiętam, żeby kiedyś było coś z kasetą. Dajcie mi znać w komentarzu, czy wy kojarzycie. No ale tak jak mówię, bądź co bądź, jest taka możliwość. Na tej kasecie możecie sobie oczywiście, nie wiem, no możecie jej posłuchać, jeżeli macie jakieś urządzenie do tego, Walkmana. Ja gdzieś chyba jakiś stary takiego boomboxa jeszcze mam i byłbym w stanie. Natomiast sam ma pozycja Hiena, no mimo szczerych chęci nie jestem w stanie Wam jej fabularnie opisać, gdyż jest to zbiór krótkich w pewnym sensie historyjek, które posiadają owszem jakieś treści, ale no nie wiem jak do tego się Wam zabrać, żeby przedstawić. Ja przeczytałem, popodziwiałem te kadry, obrazy, te, które tutaj są, oraz te teksty, które się pojawiają. I każdy z nich faktycznie ma jakieś znaczenie logiczne, ma jakąś historię, która jest tutaj przedstawiona. I jest to taki totalny mindfuck. Jeżeli ktoś lubi tego typu rzeczy, myślę, że nie będzie tutaj, że tak powiem, zawiedziony. A przede wszystkim, jeżeli ktoś lubi twórczość Otoczaka, tym bardziej nie muszę go do tego namawiać. Mówię, ciekawa historia, 100 stron, dość nietypowych, bym powiedział, artystycznie obrazów i tych właśnie historii w nich przedstawionych, w których można się doszukiwać ciekawych rzeczy. I powiem szczerze, jest to spoko, jest to dość nietypowa forma artyzmu, jeżeli mówimy o właśnie albumy i komiksy, ale powiem szczerze, że dla mnie jest ok, ciekawe jest to doświadczenie, troszeczkę takie nowe. Widzimy, że tej treści troszeczkę tutaj oczywiście jest, nie jest to całkowicie nieme. Nie będę wam wszystkich ich prezentował, bo w tego typu pozycjach raczej jest to trudne, ale tak jak wspomniałem, coś takiego jest i jest to na swój sposób ciekawe. Wiadomo, że nie jest to pozycja dla każdego, co tutaj dużo ukrywać, ale
Dla mnie, tak jak mówię, była ona ciekawym doświadczeniem, które myślę, że może nie jedną osobę na pewno zainteresować. Gdyby tak było, gdybyście chcieli ją sobie nabyć, w opisie tutaj na dole postaram się zamieścić link, gdzie będziecie mogli ją kupić. Was oczywiście zachęcam do tego też, abyście skomentowali, polubili, udostępnili. Będzie mi bardzo miło. A także zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z moimi materiałami. Tymczasem ja z Wami się żegnam, widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!